Bijamy na Monte Cassino. Jest elegancko, jest fajnie nawet na tych bocznych. Monte Cassino zachwyca, pokazuje wielki styl i klasę, choć zabudowa, można powiedzieć, w pewnych miejscach nie należy do najbardziej starodawnych. Już w zasadzie nie potrafię odróżnić albo sobie przypomnieć, jak to wszystko wyglądało przed tym wszystkim. Jest to coraz trudniejsze, a tutaj mamy zabudowę estetyczną, klasyczną, piękną, niczym Luna Park, stany lata 50. Karuzela zrobiona na wzorzec pewnych sytuacji, które kojarzą mi się z horrorami Stephena Kinga. Choć sam już nie wiem, podobna jest chyba w Gdańsku, o ile się nie mylę, obok hotelu Hilton, z tej strony Motławskiej oczywiście. Siedzimy, bawimy się. Może to kwestia wieku, że już coraz częściej chcesz siedzieć i pić kawkę. Ujęcie z lotu ptaka na cudowne molo, a tutaj już jedyny majestatyczny, elegancki grand. Moim zdaniem wizytówka Sopotu, moim zdaniem piękno tego hotelu, tej plaży, tej wody, tego morza, tego piachu, tych wspomnień, tych zagrywek, tych akcji, tych straconych istnień, tych samobójstw, ale też tego piękna, wspomnień i czegoś innego. Plaża kiedyś sopocka dominowała, jeśli chodzi o siatkę. Grali, wygłupiali się, szaleli. Śniadanie dla ludzi z klasą, śniadanie dla ludzi sukcesu. Choć omijam takie miejsca, bo jakoś nigdy nie byłem przekonany. Choć tutaj ta iluzja im po prostu wyszła. Siedzimy, rozkoszujemy się. Park w stronę Gdyni. Liczę zawsze Gdynia albo Gdańsk od mola. W lewo, w prawo, w lewo, w prawo. Zależy, gdzie jesteś, z której strony masz morze, z której strony masz ląd. Cudowny park, kiedyś tu biegałem, kiedyś tu trenowałem, ruszałem się bez koszulki, ale to ciało było inne. Dzisiaj biegając bez koszulki mógłbym wylądować w więzieniu. Tutaj mamy korty, po drugiej stronie jest grand zasłonięty drzewami. Korty chyba w remoncie, a niedaleko moja ulica, czyli Helska. Tutaj bawiłem się za dzieciaka. Nowoczesne miejscówki, fajnie przerobione, ale starość i piękno dalej jest z nami. Kwiaty kolorowo, cudowny obiekt, zrobiony tak trochę po marynarsku, statkowo, inaczej. Bulaje, albo jakieś takie właśnie statkowe dysze, czy jakieś tam otwory. Tutaj mamy już zieleń i tunel. Kiedyś go nie było, a teraz jest. Myślę, że dużo ułatwia. Myślę, że dużo zmienia. Tak trudno jest mi pokochać inną ceramikę niż bolesławiecka, nawet jeśli ta ceramika będzie sopocką. Świat się zmienia. To jest właśnie Monciak w miejscu, gdzie ja bardzo to lubię. Jeśli chodzi o Wojtka, nie pamiętam za moich czasów, żeby Wojtek był. Czy to jest kwestia starych czasów, czy może jest to opcja nowa? Piękna, boczna uliczka od Monciaka. To jest chyba moje ulubione miejsce. Właśnie tutaj Józefa Czyżewskiego i dworek Sierakowski. Tam chodziłem na koncerty, a tutaj już browar miejski Sopot. Big time.